Dzień dobry Polsko, dzień dobry nasi widzowie. Przy tym śmietniku miałem taki pewny sygnał, podkopałem go, a tu woreczek. I zobaczcie, co jest w woreczku. Był tu hajs, już Wam pokazuję, ile tego hajsu. Jest tak gorąco, że nawet jak idę na boso po piasku, to mnie stopy pali. Ja będę musiała się wrócić po klapeczki. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Dzień dobry, witamy o poranku, witamy Was z naszego mobilnego domu, z naszego busika. Pierwsza noc w Krynicy Morskiej zaliczona. Wyspaliście się? Bardzo. O, firanki się posypały, ale to nic. Wyspała się Hania? Nie. Także zaczynamy dzień od śniadania, podłączenia sprzętów pod stację Alpowers. No i potem ruszamy nad morze i coś pozwiedzać. Korzystając z porannego słońca, podłączyłem stację Alpowers do panelu słonecznego. Mamy tam 200 W, 4 panele po 50 W. No i oczywiście już od rana, zobaczcie, jest ładowanie 4 W, natomiast pobór 11. A to dlatego, że też jest podłączona lodówka i internet dla Hani. No i mój telefon, także stacja daje radę. 3 dni bez naładowania na nasze potrzeby, a cały czas doładowujemy, także robi to naprawdę dobrą robotę. Na polu namiotowym znajduje się specjalny kran z wodą, gdzie można bańki z wodą sobie dopełnić. Także i to robię. Na cały dzień później starczy tej wody. Najważniejsza część dnia, poranek, czyli śniadanie z nowej lodówki, wszystko schłodzone. Są też i banany. I co jest? Na bogato. Szneczka, ser, pomidor. I nawet, a nie wziąłam tych paroszków. Wziąłam ich? Nie, no to śniadania nie będzie. Też nie wzięłam, a kupiłam specjalnie. A już teraz wam się jedzą i nie można. Ja nie jem. Ja nie jem. Dobra. 2000 dobra, rok. Mamy takie zasady, że jak jemy, to nie ma korzystania z telefonu. Hania wyraziła swój błąd i pokazała, że może swój jeść, swój ten, swój włączyć. Także słuszna jej racja i uwaga w stosunku do mnie. Śniadanko zjedzone. Teraz przygotowanie do wyjścia na plażę. Ewelinka już z Hanią poszły. Ja zaścieliłem łóżko, przygotowałem wykrywacz i wstawiłem do renderowania film. Zobaczcie, to nie jest takie proste, jak opuszczamy swój namiot, gdzie siedzimy, trzeba zabezpieczyć wszystko, no i włączyć do ładowania. Miejsca mamy, ile mamy, natomiast trzeba w jakiś sposób to logistycznie wymyślić. Stacja doładowuje się teraz kablami solara, który jest na dachu. Podłączony komputer do renderowania filmu, który pojawi się w niedzielę. Wykrywacz przygotowany, no i uciekamy na plażę. Tam nagramy kilka ciekawych kadrów. Pójdziemy pewnie gdzieś do centrum, do Krynicy Morskiej. Wrócimy później, jak ludzie zejdą, bo za chwilę zobaczycie, ile już ludzi jest na plaży. I wtedy będziemy prowadzić poszukiwania wykrywaczem metali na spokojnie. Ale mam nadzieję, że uda mi się teraz chociaż go włączyć i trochę pochodzić. Tak jak przepuszczałem, na plaży już są tłumy ludzi, także ciężko będzie gdzieś się wbić z wykrywaczem metali. Poszukam ewentualnie jakieś luki, żeby można było sobie swobodnie pochodzić. A tymczasem podejdziemy do Ewelinki i do Hani. Zobaczymy, jak oni się tam pluskają w nadmorskiej wodzie. Nauka pływania na desce. A co tak cię sparaliżowało? Bo zimna. Ale dzieci nie czują zimna, prawda, Hania? Na brzuszek musisz to... Ja też nie czuję. Nie czujesz zimna? Nie. O,
mój Boże, dziecko zmrożone. Połóż się. O, na brzuszek, wycznie. To nie jest przyzwyczajne. No bo ta dyska jest za mała dla ciebie. Chwilkę poodpoczywaliśmy, teraz postaramy się trochę poszukać, może coś się uda znaleźć pomiędzy ludźmi. Także za chwilę będziemy ruszać. Jest sygnał. Coś tutaj, zaraz zobaczymy. Muszę wam powiedzieć, że uwielbiam poszukiwania na plaży. Natomiast jeżeli chodzi o takie sytuacje, gdzie jest bardzo dużo plażowiczów, no to my mamy to utrudnione i trzeba uszanować ten spokój osób, które chcą tutaj odpoczywać. Natomiast spokojnie sobie wyczekamy do godzin popołudniowych, jak wszyscy zejdą z plaży i będziemy prowadzić poszukiwania na każdym metrze tej plaży w Krynicy Morskiej, gdzie akurat jesteśmy. A tymczasem mam tu jakiś sygnał. Jest. Jest moneta. W momencie, gdzie jest wysyp plażowiczów, gdzie są tłumy ludzi, takich monet i innych rzeczy, którzy oni pogubili, jest tutaj masę. Naprawdę masę. Już nawet trafiło się nam zlecenie na odszukanie telefonu i kluczyków, którzy zgubili plażowicze, chodząc tutaj, bawiąc się, czy strzepując to z kotca. Solony popcorn, orzeszki karmelu. Juhu! Powiem wam, że niewygodnie się szuka, bo jest bardzo dużo ludzi. Ale coś niecoś zawsze wpadnie. I mam 5 zł. Na szczęście. Cyk! Do kieszonki. Tu mam sygnał. Zaraz go odsłonimy, bo jest coś na praktycznie wierzchu pod piaskiem. Pogrzebiemy tutaj i zobaczymy. Nie widać? A, jest tutaj. Zobaczcie. Jest tutaj 50, nie, 5 groszy. Kolejnym moim sygnałem jest 50 groszy, ale jeszcze mi tu coś dzwoni. A jednak nie, nie dzwoni. Także 50 groszy. Będziemy musieli kończyć poszukiwania. Pogoda wygrała, jest tak gorąco, że trzeba się trochę schować, coś zjeść, żeby z powrotem tutaj w godzinach popołudniowych wrócić pełni sił i energii. Także teraz zbijamy się do naszego busa, jemy coś, idziemy do centrum, do miasta, może zrobić się jakieś zakupy, wracamy i przychodzimy znowuż na plażę. Wyglądacie jak prawdziwi turyści. Tak, naprawdę. No. Lecak, kółko, kocyk. Wykrywacze, inne rzeczy. A jak tam zwój zachowuje się? Niegrzeczny. A czemu? Ja pływałam. Brak go puścić, bo łazi i obsikuje wszystkim rzeczy. Nauczył się nogę zadzierać do góry. A ja pływałam i nie odkopałam. Pokaż, jak pływałaś. Amazing. Zbuju. Mam ci piasku zanurkować, żeby? Zbuju. Nie gryź. Nie gryź. Nie gryź. A co my dzisiaj na obiad mamy? Co kuchnia serwuje? Zajrzymy do torby i zobaczymy, co tam mamy dobrego. To nie będziemy jeść u nas? Nie wiem. No, zobaczymy. Hania, co byś chciała zjeść? Nie. A co byś chciała u sąsiadów jeść? Mamy lodówkę, tutaj mamy jedzenie, także u nas jemy. Nie ma na sępa gdzieś. Tym bardziej, że nad morzem ceny, jak sami pewnie wiecie, są bardzo wysokie. A my mamy jedzonko ze sobą. Ze sobą. Ale co prawda i fakt to jest taka, że jak się jedzie gdzieś na wyjazdach, to przygotowujemy jedzenie takie, które de facto jemy na co dzień, a jak wyjedziemy, to te kubki smakowe to prawda. No,
odbijają zupełnie chęć jedzenia czegoś innego. Przechodzimy tu wszędzie bary, smażona rybka, frytki, inne rzeczy też by się chciało zjeść. Natomiast no, trzeba walczyć z pokusami, prawda? Prawda. Oko poprawiasz? Nie, patrzę, jak bardzo sobie twarz spaliłam. A to wyjdzie dopiero później. Dzisiaj jestem szefem kuchni. Niespodzianka. Klopsiki z cebulką, o których wspominała Ewelinka. Za chwilę będę gotował. Do tego kawka i obiad. Jak nic. Jest i chleb do tego. No i kos. A, jeszcze na Hani bym zapomniał. Hania ma sos bolognese. Także zestaw dnia. A w mieście się czymś dojemy. Już pojedzone, popite. To będziemy się zbierać do miasta. Może jakieś lodzika sobie zjeść. Dzisiaj dzień dziecka, więc może tatuś postawi nam. Tatuś na razie nie ma kasy. Czekamy do 10 na wypłatę. Zobaczcie, jak nas bój się na tym słońcu wymęczył. Nieprzytomny. Spał godzinę. Jakieś takie oczki ma błędne. Zbuju, co ci jest? Co? Jakiś taki niewyraźny ten nasz zbój. Ale jest teraz w cieniu i sobie odpoczywa. Jeszcze będę musiał też podładować wykrywacz, tym, którym prowadziłem poszukiwania wczoraj i dzisiaj. Xpedeus będzie się ładował, natomiast ja sobie teraz wezmę na poszukiwania Versę. Versa ma fajne programy do poszukiwań na plaży. No i myślę, że w dzisiejszym dniu będzie ona skuteczna, jeżeli chodzi o odkrywanie w piasku monet. No i być może jakieś tam biżuterii. Także Versa naładowana. Tylko ją ze sobą zabierać. A w międzyczasie tam się wgrywa film na internet w naszym studiu mobilnym. Także takie warunki mamy. No, pokazuję wam realia, jakie uczestniczą w trakcie naszych wyjazdów. Bacik. Bacik na dwa. Bacik na dwa. Ania, jak ty ślicznie wyglądasz? Ania. Jak się mówi? Jak ktoś ci powie, że ślicznie wyglądasz? Dzięks. Adasia, masz na plecach? Na barana. Babka miłości, prawda? Czego? No jaka za jest? Zamurowana do zdjęcia. Uśmiech. Zdjęcie, klaps. Zajrzałem na stragan. Chcę zrobić pani niespodziankę. Zobaczcie, co jej kupiłem. Takiego dziczka. Symbol Krynicy Morskiej. Oczywiście jest to maskotka, którą sobie będzie mogła zawiesić gdzieś w busie, żeby miała jako pamiątkę z pobytu w Krynicy Morskiej. Także dzik jest. Zobaczymy reakcję Hani. Hania, zobacz, co ci kupiłem. Co to? Co to jest? Dixon. Dixon. Podoba ci się? Tato, ale ty kupiłeś zamiast... Podziękuj ładnie. Dziękuję. Tato, ale zamiast czego ci kupiłeś? Dodatkowo ci zamiast kupiłem. Zamiast czego? Wykrywacz już gotowy. Dzisiaj idziemy większą grupą na poszukiwania. Na razie tylko mężczyźni, a zaraz dotrą do nas kobiety. Także będzie rywalizacja. Jak myślicie? My coś więcej znajdziemy, czy nasze dziewczyny? Znaczy, mamy taki handicap, że idziemy trochę prędzej, bo one muszą się umalować, ale zobaczymy. Tak jest, także działamy ku przygodzie. Jest odprawa, zebraliśmy się wszyscy i ruszamy na poszukiwania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dotarła kolejna część ekipy. Spójrz na moją twarz. Nos czerwony, czoło czerwone. Masakra. Dopiero teraz zauważyłem. Już nie wspomnę o reszcie ciała. Kryje Olga i nasz widz, którego pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Rozpoczęliśmy już poszukiwania. Tak trochę spontanicznie wyszło spotkanie na znajomych detektorystów na plaży w Krynicy. No i padło hasło: robimy zawody. Robimy zawody w postaci, kto więcej znajdzie wilonu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No ale liczę na to, że to ja wygram, a nie moi znajomi. Także działamy. Z bujchanią szaleje. Sygnał pewny. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest. Odstawimy. Gdzieś to na wierzchu powinno być, czy nie? Nie widać tego. Gdzieś tutaj jest. Zaraz zobaczymy. A, jest. Zobaczcie. 2 złote. Także tutaj nad brzegiem jak najwięcej osób zawsze siedzi i spoczywa, to można znaleźć dużo właśnie monet. Tam Daniel walczy z sygnałem, zaraz do niego podejdziemy, a tutaj Olga chciała się pochwalić, co już znalazła. Tak. Dzisiaj 2, 3, 4, 2, 4, 60, 80, 4, 80 i kapsy na razie. Na bogato, także gratuluję. A co u Daniela? Skupione, Daniel. To jest mocny sygnał. Coś w koszyku. I jest wujka. Gratki, Danielu. Jest moc. Ale zobacz. Pięć, cztery, pięć, sześć, 6,50, 6,60. Na zapiekankę będzie. Tak jest. Ja dzisiaj na bank wygram. Ilości kapsli na pewno. Ogólnie znalazłam jednego grosika. No i dużo kapsli jest. Także na tą chwilę cienko, ale się nie poddaję i ruszam dalej. Jest i Marek, udało się go chwycić, bo tutaj taki skupiony, jeżeli chodzi o poszukiwania. Marku, pochwal się. To co wyszło, ładnie, pięknie, jakoś tam cudeńko, nie wiadomo co, się sprawdzi dokładnie. Jak złoto srebrko wygląda. No prawie, srebrko, złoto, może białe złoto. No. A hajsu ile masz? No, tak jak widać, około 20 zł, ponad. To dzisiaj jesteś królem zawodów, które organizowaliśmy. Tak, i starczy na browarkę na rano. Także gratuluję, myślę, że jeszcze coś znajdziesz, nie? Też nie wątpię w to. Sześćdziesiąteczka. Wczoraj na plaży tak sypało. Się trochę wyzbierali i mówię: I'll be back. Radość niesamowita. Za chwilę wam coś pokażę i miejsce, gdzie znalazłem te monety. Zobaczcie to sami. Zobaczcie. Tutaj w okolicach śmietnika, gdzie każdy wyrzuca wszystko schodząc z plaży, miałem sygnał i z tego woreczka wyciągnąłem monety. Ale ile tych monet? Zobaczcie. 2, 5, 8, 8, 10, 12, 13. Ziko, ktoś, nie wiem, albo
nie wiem, chciał to wyrzucić, zgubił, czy w jakiś inny sposób to tutaj trafiło. Także jestem mega zadowolony, ale ja zawsze odwiedzam śmietniki i miejsca w pobliżu. Czesam wykrywaczem metali, także jestem mega zadowolony, bo to nie na co dzień się zdarza. I wygrałem na pewno. Kolejne 2 złote. Między gromem kapselków, ale muszę wyciągnąć. Znalazłam 2 złote. Proszę. I to nie tegoroczne. Chyba, że musiało być dawno zgubione, bo trochę poleżało. Ale jest tutaj sporo sygnałów, więc kopię, kopię, kopię. Może jeszcze coś tutaj dokopię. Chyba królową kapselków będę dzisiaj. Linka dzisiaj jaka zrelaksowana po południu. Dresiki wykrywasz. Powaga taka. No bo trochę jest zimno i trochę moje ciało mnie szczypie. No zimno jest dlatego, że się zjarałaś opalając się i kopiąc. Natomiast... Ale ja się kochani nie opalałam. A co robiłaś? Ja tylko stałam w wodzie i pilowałam. A i tak sobie te fale powiewały, te słoneczko świeciło i nagle się nie sponiewierało. Ciało zaczerwieniło. Tak jest. Słońce się odbijało od małego brzegu ciała. Czyli witamy nad morzem. Tak jest. Podsumowanie. O, jest grubo, dużo kapsli. Nie, to jeszcze nie wszystko. Czekaj. Czyli z drugiej kieszeni, o, ja, śledź jest. Czyli z drugiej kieszeni więcej wyjdzie. Nie. Złotówka. Cała złotówka i jeszcze 20 groszy. Nie wiem, ale... ja tam wyrzuciłem. Zawody to zawody. Zawody to zawody, wszystko się zbiera. Mam, mam. Iść. No patrz, gdzie ona jest. A, jest. I zryweczka. I zryweczka. Także gratuluję. Zgubione i będzie znalezione. Chłopacy jeszcze robią sobie sesje zdjęciowe w momencie, kiedy zachodzi słońce. Natomiast ja już pomału będę kończył dzisiejsze poszukiwania i będę uciekał do busa. Ewelinka wzięła ze sobą już Hanie i wzięła zwuja, już tam sobie odpoczywają, za chwilę do nich dotrę. Natomiast jak widzicie, dzisiejsze, powiedzmy, zawody wygrał nasz kolega Marek, który naprawdę dzisiaj grubo znalazł, bo ponad 20 zł. A to już jest, jeżeli chodzi o poszukiwania i ten czas, bardzo dużo. Ja gratuluję Markowi, a sam już śmigam do busa. Jeszcze pokażę wam taką sytuację, jak zawsze nadchodzi moment, kiedy słońce zachodzi za horyzont. Ile osób siedzi na murkach i po prostu delektuje się tym widokiem. Zróbmy to razem z wszystkimi osobami, które to robią aktualnie dzisiaj. Pewnie słyszycie te fajerwerki, zbój się nam tutaj wypłoszył. Jest godzina 22 na Białej Plaży w Krynicy Morskiej. Dzisiaj właśnie jest pokaz fajerwerków, natomiast my dzisiaj jeszcze nie kończymy swojego wieczoru, ponieważ wspólnie ze znajomymi robimy sobie grilla. Łóżko nasze przygotowane
do spania, pościelone, także potem moment skoczymy i no, spędzimy kolejną noc nad morzem w Dolinie Morskiej. Dzisiaj będziemy się z Wami żegnać. Mamy nadzieję, że ten film dzisiejszy był takim filmem, który dużo gdzieś Wam wniósł pozytywnej energii. Zostajemy na kolejną nockę, jutro rano się budzimy i z rańca od razu ja uciekam na plażę na poszukiwania. Nie wiem, czy Ewelinka do mnie dołączy, czy nie. Nie mam smyczy dla zbója, bo pogryzę. No, ze zbójem mamy trochę problemu, bo wyuczony jest między dziećmi, między ludźmi i hasa sobie między osobami, które biwakują, a tak nie powinno być. Przegryz smycz, chodź Haniu do nas. Przegryz smycz, gdzieś tam ucieka i robi nam trochę problemu, musimy go jeszcze trochę... Gania za dziećmi, z piłkami, jak sobie rzucają. W jakiś sposób ułożyć. A ludzie się boją. Na Hanie naskoczył, Hania nam płakała dzisiaj. Zbój ci krzywdę zrobił, no ale to jest piesek, też jest dziecko, nie? Także no, zobaczcie, wszyscy w komplecie. I Hania, i zbój. Także jest wesoło, nie? Hania, weź zbój, aby siebie pokażemy jeszcze naszym widzom. No, a co taka smutna jesteś? Cisza, no. Także jak widzicie, na zakończenie dzisiejszego dnia znów jesteśmy w komplecie. Żegnamy się i bądźcie z nami na bieżąco. Zostawcie subika, będziecie mieli informacje o tym, co wrzucamy do sieci. Zostawcie lajka i komentarz. No, taktyczny komentarz, pomoże nam to w zasięgach. A tymczasem... Hanią o fajerwerek boli głowa. Ale te fajerwerki są na Białej Plaży, czyli 500 metrów stąd. Także do zobaczenia. Także my tutaj sobie jeszcze posiedzimy, podyskutujemy, pobiesiadujemy, a z Wami się już też żegnamy. Prawda, Hania? Prawda. Zbój, prawda? Prawda. Do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.